Nowy skład, nowy trener i nowa filozofia klubu. Nadchodzący sezon nie będzie łatwy dla Rosy Radom. Radomskie Smoki w nowej odsłonie powalczą nie tylko w lidze, ale też w europejskich pucharach. W porównaniu do poprzedniego sezonu z zespołu odeszli m.in. Michał Sokołowski, Daniel Szymkiewicz czy Maciej Bojanowski. Główną i zarazem najbardziej zaskakującą decyzją było rozstanie z trenerem Wojciechem Kamińskim, który wraz z Rosą święcił największe triumfy, a ogólnie w radomskim zespole pracował przez 5,5 roku. Nie była to łatwa decyzja, zarówno dla nas, jak i dla Wojtka Kamińskiego, ale tak jak już wielokrotnie wspominałem, razem doszliśmy do wniosku, że może nadszedł już czas, żeby troszeczkę zmienił Wojtek Kamiński swoją rolę, poszedł w innym kierunku. Wiemy już, że jest zatrudniony w Stali Ostrów Wielkopolski. Także życzymy Wojtkowi powodzenia i sukcesów w nowej pracy. Spore zaskoczenie wywołał następca popularnego Kamyka. W nowym sezonie na ławce zasiądzie były zawodnik radomskiego zespołu Robert Witka. Dla 36-latka będzie to pierwsza praca w roli szkoleniowca. Liczymy na jego duże doświadczenie z boiska. Miał okazję współpracować naprawdę z trenerami najwyższej półki, jeżeli chodzi tutaj o Polskę. Zdobywał mnóstwo medali, grał w Eurolidze, grał w wielu pucharach europejskich, na dwóch mistrzostwach Europy. Także naprawdę liczymy, że to doświadczenie z boiska będzie bardzo szybko przeniesione na ławkę trenerską. Nowy trener idealnie wpisuje się w nową filozofię klubu, który od teraz chce przede wszystkim stawiać na młodych zawodników, a takich w Radomiu nie brakuje. Rosa młodych graczy chce wspomóc doświadczonymi zawodnikami. W przerwie przed nowym sezonem do Smoków dołączyło już 3 nowych graczy: Daniel Wall, Artur Mielczarek i Obi Trotter. Zatrudniliśmy do nich 3 bardzo doświadczonych graczy, bo no, sama młodzież sobie nie poradzi na boisku, wiadomo, w tych trudnych momentach. Także młodzi do boju, młody trener, debiutant do boju i to myślę będzie taki sztandar Rosy, że walczymy w każdym meczu, jest trochę tej młodzieńczej fantazji i tak chcemy być postrzegani. We wtorek Rosa ogłosiła pozyskanie kolejnego młodego gracza, 24-letniego Kalena Nila. Do tej pory Amerykanin grał w lidze NCAA. Zawodnik debiutant. My wiemy, że to jest ryzyko, prosto z koledżu. Ciekawa kariera, 3 uczelnie. Ostatni sezon może troszeczkę mniej udany. Był w mocnej drużynie St. Mary's, ale wiemy na co go stać. Oglądaliśmy wiele meczów z jego udziałem. Może nam pomóc na pozycji rozgrywającego, może być rzucającym obrońcą. Także takiego uzupełnienia szukaliśmy. Jak zapowiada prezes Kardaś, to jeszcze nie koniec transferów. Jeszcze potrzebujemy zdecydowanie zawodnika podkoszowego. Trwają rozmowy. Mogę tu tylko zdradzić, że nie z jednym zawodnikiem, ale mamy swojego faworyta. Nie będę tu zapeszał, nie będę mówił nazwisk i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni będziemy mogli ogłosić kolejny transfer. Głównym celem radomskiego zespołu Widze będzie awans do fazy play-off. Grę w Energa Basket Lidze Rosa będzie łączyć z występami w europejskich pucharach. Tym razem ekipa Roberta Witki będzie rywalizować w FIBA Europe Cup. Mimo mniejszego prestiżu tych rozgrywek w porównaniu do Ligi Mistrzów, prezes Kardaś uważa, że rywalizacja w Europie jest potrzebna do dalszego rozwoju zawodników. Z wieloma zawodnikami mamy kontrakty jakieś kilkuletnie i chcemy, żeby oni podnosili swój poziom sportowy zdecydowanie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. W tym roku, tak jak pan wspomniał, ten puchar FIBA Europe Cup jest troszeczkę niższej rangi, a do tego mamy utrudnioną drogę, bo musimy przejść eliminację. No i tutaj już jest wszystko w nogach, głowach zawodników i trenerów. Zespół Rosy Radom przygotowania do nowego sezonu rozpocznie już 10 sierpnia.